pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie i dziś, jak widzicie, przychodzę z takim mocnym, koralowym kolorem i dobrą energią, mam nadzieję, do Was, do porannej kawki. Dzisiaj zapraszam na zapowiadany ostatnio film, czyli na film o pakowaniu się. O pakowaniu się w podróże małe i duże. Dzisiejszy odcinek będzie takim moim rackowym kompendium wiedzy na temat pakowania się, niezależnie od tego, czy jedziecie gdzieś albo lecicie na 2 dni, czy na 2 tygodnie, czy na 2 miesiące. W dzisiejszym filmie pozbierałam moje doświadczenia z pakowania się z ostatnich kilku lat i podzieliłam go na wiele części. Będę mówić o pakowaniu się ogólnie, o systemie, jaki ja bardzo lubię i który mi oszczędza czas już na miejscu. Będę mówić o bagażach i dużych, i podręcznych. Będą kosmetyki, będą gadżety, będą też technologiczne sprawy ułatwiające nam podróżowanie. Będzie apteczka, będą też tacy moi podróżnicy czy heroes, czyli bohaterowie każdej podróży. Także jeżeli Was jakaś sekcja tutaj najbardziej interesuje, jakaś część, to pamiętajcie, że pod Twoimi filmami robię zawsze teraz spis treści. Możecie się przenieść, jak Was na przykład najbardziej kosmetyki interesują, albo różne gadżety, albo właśnie ci tacy bohaterzy, najważniejsze rzeczy w podróży. Także tutaj będziecie mogły się przenosić tam, gdzie chcecie, ale polecam Wam oglądać od początku do końca. Najlepiej robić sobie notatki, możecie się ze mną pakować, zrobić swoją listę, bo dzisiaj będzie dużo trików, smaczków i takie rzeczy i różne polecajki, które mi przez ostatnie lata sprawdzały się najlepiej. Także podróże małe i duże, zaczynamy! Zaczniemy od pakowania się, od walizek. Dlatego, że przez ostatnie lata doszłam do wniosku, że najfajniej sprawdzają się walizki, które są z takich sztucznych materiałów, które są walizkami kabinowymi, ale nie w znaczeniu kabinówki, czyli podręcznego bagażu, tylko po prostu takie walizki, które właśnie są plastikowe, nie materiałowe, tylko takie, które wiecie, otwieracie sobie na pół i macie podział właśnie na prawą i na lewą komorę. I polecam Wam bardzo kupować walizki, które są dobrej jakości, z takich, wiecie, materiałów typu polikarbon. One wtedy Wam wytrzymają po prostu lata długie, jak nie nawet 20 lat rzucania. Wiecie, że z tymi walizkami różne rzeczy, z tymi dużymi, z odprawianym bagażem się dzieją. A poza tym też te walizki, które tak rozkładacie na pół, te takie powiedzmy z syntetycznych materiałów, plastikowe, bo to o to mi chodzi, tak w skrócie używam słowa plastik, one są bardziej pojemne niż te walizki, które po prostu otwieracie z góry i te takie miękkie, gdzie tam dopychacie. I można sobie pomyśleć, że miękka walizka jest taka, że więcej rzeczy do niej dopchamy, ale to tak nie jest, bo więcej rzeczy włożycie, dobrze je układając w taki puzzlowy sposób, o którym zaraz będę mówić, właśnie do 2 osobnych komór. Także to Wam polecam. A jeszcze, jak na przykład lecicie w dłuższy lot, albo lecicie gdzieś skądś, albo gdzieś, gdzie jest bardzo duże lotnisko i po odprawie się sporo chodzi, to też my wtedy bardzo lubimy zabierać jako bagaż podręczny właśnie małe kabinóweczki, dlatego że wtedy, jeżeli macie duże lotnisko, dużo chodzi jeszcze po odprawie, a między boardingiem na pokład samolotu, no to po prostu nie musicie taszczyć nic po tej strefie wolnocłowej, żadnych toreb, plecaków, wtedy wiecie, ręce się już po prostu urywają, wtedy sobie wozicie tylko taką małą walizkę, także to nam się właśnie, czy na jakichś przesiadkowych lotach, gdzie macie czas na przesiadkę, na przykład 2-3 godziny i potrzebujecie kilka rzeczy mieć ze sobą, to żeby tego nie nosić po prostu pod ręką, to właśnie taka mała walizeczka to jest super sprawa. No i teraz, jeżeli chodzi o pakowanie, a ja nieskromnie powiem, jestem mistrzem pakowania i planowania stylówek. Ja potrafię pół domu do średniej walizki zapakować. Dbam zawsze o to, żeby mieć bagaż odprawiany, najlepiej jeszcze ze 2, żeby one były. No, to znaczy, na ogół mam 1 oczywiście, chyba że jakieś bardzo długie loty, no to wtedy bardzo daleko i na dłużej, to wtedy 2. Ale właśnie tak, nieskromnie powiem, umiem się dobrze zapakować. No i właśnie, po pierwsze, planuję sobie rzeczy, które wezmę i stylówki wcześniej, bo nic mnie po prostu bardziej nie wkurza, jak tracenie czasu na wakacjach, dlatego że na ogół na tych wakacjach mamy tydzień, 12 dni, 2 tygodnie i chcemy, wiecie, jak najbardziej się wychillować, niczym nie stresować, spędzać czas w pięknych miejscach, siedzieć sobie na tarasie z kawką, czy czymś zimnym, czy książką, a nie myśleć, co ja dzisiaj założę. Więc ja zawsze poświęcam podczas pakowania te godzinę, 2, bo to mi tyle mniej więcej zajmuje, a ja też, wiecie, no
kocham ubrania, zabieram ich zawsze dużo, chcę mieć zawsze wybór. Też tymi ubraniami pracuję, planuję różne posty, publikacje, planuję różne miejscówki, gdzie co założę, więc ja mam tych rzeczy, podejrzewam, więcej niż Wy za każdym razem jak bierzecie, także Wam jeszcze to krócej zajmie, ale właśnie, ja poświęcam powiedzmy tę godzinę pakowania się na spokojne przemyślenie stylówek. I ja sobie do tego albo rozwieszam wszystko w garderobie, na wieszakach obok siebie, tak żebym wszystko widziała, co chcę zabrać, albo rozkładam to, bo mamy tutaj za mną jest kanapa w salonie i właśnie mamy takie centralne miejsce w salonie z kanapą, gdzie sobie na tej kanapie wszystko układam, bardzo lubię ten system, albo właśnie garderoba, albo kanapa, rozkładam sobie wszystkie sukienki, wszystkie góry, wszystkie doły, wszystkie rzeczy, które chcę wziąć i po prostu tak ogarniam całościowo, czy to jest to. No i ja sobie na ogół planuję, wiecie, kilka takich stylówek całościowych, a resztę to takie rzeczy po prostu, które do siebie pasują i które gdzieś tam chwytam. Oczywiście prościej się pakuje, kiedy jedziemy na wakacje typu plaża, no bo tam na ogół mamy, wiecie, jakieś 2, 3, 4 stylóweczki, powiedzmy całościowe, a reszta to stroje kąpielowe, parea, shorty, t-shirty, jakieś kimonka i po prostu to wszystko. No gorzej się pakuje do miasta, no bo tam musi się po prostu nam wszystko zgadzać, nie możemy chodzić po prostu rozebrane byle w czym. Tak, ale ja na ogół planuję tyle stylówek, żeby mieć na każdy dzień inną stylówkę. Ale to nie oznacza, że na przykład jak lecę na 14 dni, to mam po prostu 14 osobnych zestawów. Nie, 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 bo w życiu bym się nie zapakowała. Tylko ja planuję tak stylówki, żeby też między nimi były sety, z których górę albo dół założę gdzieś tam jeszcze właśnie w innej. No i właśnie, rozkładam sobie wszystko. Mam powiedzmy ileś tam sukienek, bo bardzo dobrze przy planowaniu wyjazdów sprawdzają się właśnie takie ubrania jak sukienki, bo jedna sukienka to jest już na ogół jedna stylówka, albo właśnie kimona, które można nosić w różnych opcjach, albo sety właśnie, dół i góra, które możecie nosić i osobno, i potem górę z czymś i dół z czymś. I już po prostu 3 stylówki tak naprawdę prawie, że z jednej rzeczy. No i właśnie, sobie wszystko rozkładam, do tego dokładam, do takich głównych moich rzeczy, jeszcze trochę basiców, czyli ze 3-4 podstawowe t-shirty, jakieś shorty, coś takiego, gdzie, no bo basici zawsze są potrzebne. No i tak omiatam wzrokiem, czy mi się wszystko zgadza. Robię sobie tego zdjęcie, co więcej, robię zdjęcie sobie w głównych stylówkach. Żebym ja po prostu potem, jak jadę gdzieś, to tylko patrzyła, aha, dobra, to mam taką stylówkę, taką i taką, planujemy takie i takie aktywności, to sobie założę wtedy, to sobie założę wtedy i już wszystko mam po prostu załatwione. A naprawdę zajmuje to godzinkę. I jeszcze, kiedy sobie rozkładam te rzeczy i planuję, to patrzę, żeby mi się palety kolorystyczne zgadzały, żeby te rzeczy, tak czy owak, między sobą nawet, już nie takie stylówki planowane, ale między sobą w miarę do siebie pasowały. Że niezależnie od tego, co sobie chwycę, będąc gdzieś na wakacjach, to będzie do siebie pasować, bo ja po prostu nie chcę się zastanawiać, czy to, czy tamto, czy siamto. Nie, ja chcę mieć po prostu, wiecie, na wakacjach wolną głowę. Do tych wszystkich ubrań dobieram, potem dokładam jeszcze buty i torebki i akcesoria. Staram się zabierać takie buty, na ogół biorę 2-3 pary, czasami więcej, ale staram się dobierać takie buty, które pasują do każdej jednej rzeczy. Żebym też po prostu nie musiała się zastanawiać, jak mi, nie wiem, powiedzmy spuchną stopy i będę chciała założyć klapki, to nie wiem, nie będą mi pasować do tej sukienki. Nie. Ja biorę takie klapki, takie buty zakryte, takie jeszcze inne buty, które po prostu pasują do wszystkiego i tak samo z torebkami. Biorę takie torebki, które pasują do wszystkiego. Tutaj nasze z Marko tak zawsze projektujemy, żeby pasowały do wszystkiego. Na przykład ta taka z zeszłego roku nasza, nie z tego, beżowa, to po prostu pamiętam, że ja ją jedną brałam na przykład na Cypr z ubiegłego roku, bo tutaj też widzicie zdjęcia tych moich właśnie rozkładań, tych rzeczy i jak ja to robię. I ona po prostu pasuje do wszystkiego. Taka jasna, mała torebka albo ciemna, tak jak nasza Maja z tego roku mini, też po prostu będzie pasować Wam całe lato, właśnie, czy całe wakacje do wszystkiego. I staram się tych dodatków brać jak najmniej. No chyba, że okulary. No okularów zawsze biorę trochę więcej, no bo to jednak, wiecie, jedna rzecz, a totalnie zmienia look. Ale właśnie planuję wszystko tak, żebym potem nie musiała się zastanawiać. Tak. A na przykład jak teraz lecimy do Nowego Jorku, to wiem na przykład, że będziemy, nie wiem, w takim muzeum, w takiej dzielnicy, to ja już sobie dzisiaj, wiedząc jaka będzie pogoda, a będzie piękna, mogę zaplanować co gdzie w miarę założę, żeby mi też klimatem pasowało, bo ja lubię, kiedy wszystko się zgadza. Dobrze, no i właśnie, co jeszcze zabieram? Zabieram jeszcze zawsze ze sobą okrycia wierzchnie, bo do tego wszystkiego jeszcze dochodzą okrycia wierzchnie. No latem to są jakieś cienkie rzeczy, typu właśnie kimono, albo jakaś taka bluza neutralna w takim kolorze typu szary, albo beige.
też, która pasuje do wszystkiego i potem, co by się nie działo, to sobie ją zarzucę. Albo właśnie jakieś okrycia wierzchnie typu trencze się świetnie sprawdzają, bo trencze do wszystkiego pasują. Ramoneski pasują do wszystkiego. Duże marynary, takie oversize'owe, jak lubicie, pasują do wszystkiego. W moim przypadku taką rzeczą międzystylową na wierzch to jest katana jeansowa, bo katana jeansowa, czy niebieska, czy czarna, po prostu pasuje w mojej szafie absolutnie do wszystkiego. Albo na przykład taka długa jeansowa, albo po prostu długa koszula, która w ciepłych destynacjach może właśnie zastąpić kurtkę. Także zawsze zabieram też coś na wierzch, ale coś, co też pasuje po prostu do wszystkiego. A kiedy lecimy w typowo wakacyjne, letnie destynacje, czyli takie plażowe wyjazdy, to poza tym, o czym powiedziałam przed chwilą, to zawsze jeszcze zabieram tak. Po pierwsze coś, co ma długi rękaw i długą nogawkę, oczywiście luźne, przewiewne, czy jakiś taki secik kimonowy, czy spodnie, czy na przykład kimona też się świetnie sprawdzają do tego, dlatego że czasami w restauracjach, w resortach wieczorem na kolację proszony jest dress code, żeby być ubranym, żeby mieć właśnie zakryte ramiona albo coś dłuższego na sobie. Także na przykład kimonko takie dłuższe do kolan, które zakrywa nam ramiona, jest to z czymś fajnym na plaży czy do miasta, jak zwiedzamy w upale, ale też na przykład jak się zapniemy, to to jest coś fajnego na wieczór, albo właśnie jakiś fajny secik, gdzie mamy górę i dół taką luźną, fruwającą. Po drugie zawsze też zabieram zakryte buty, nawet jeżeli to jest wyjazd na plażę, bo jak jeździmy na różne wycieczki, czasami są takie offroadowe, no to warto mieć te buty, takie lekkie trampki albo tenisówki jednak pozakrywane. Poza tym też czasami do restauracji właśnie proszą, żeby nie przychodzić w klapkach albo w sandałach. Kolejna rzecz, kolejny taki mój must to jest oczywiście Wonder Bra stanik, czyli to jest ten stanik dla każdego, nawet bardzo dużego biustu bez ramionczek. On jest po prostu doskonały. Właśnie mi operator dał znać, że jest brudny, nie wiem od czego w ogóle. Był czysty. Co ja z nim zrobiłam? No nie wiem, w każdym razie muszę go tutaj porządniej wyczyścić, bo go trzeba prać delikatnie, ale w każdym razie to jest ten stanik, który spokojnie będzie nawet dla bardzo dużego biustu super bez ramionczek. On ma bardzo mocne mocowanie, ma też tutaj gumki, silikony, które trzymają Wam właśnie ten stanik na skórze. On się świetnie trzyma, jest takim rusztowaniem wręcz, bo ma bardzo mocną konstrukcję. Nie bójcie się go mierzyć takiego po prostu rusztowania, bo jak zobaczycie, jak on trzyma nawet duży biust, to będziecie absolutnie zachwycone. Ja Wam numer tego modelu zostawię, dokładną nazwę. Zresztą linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj będę mówić, które będę pokazywać, będą w opisie pod filmem, ale ten Wonder Bra właśnie taką wyjazdową, plażową porą to jest must. I jeszcze bardzo lubię zabierać sobie jakiś fajny szlafroczek lekki, taki, w którym będę sobie po prostu chodzić po pokoju, po tarasie, gdzieś po ogrodzie, no w zależności od tego, jaki mamy pokój, żeby po prostu sobie, tak wiecie, na chillu już, na opalone ciało, coś takiego lekkiego zarzucić i sobie w tym siedzieć, czy w pokoju właśnie, czy na jakimś tarasiku, czy po prostu tam w takich wiecie, bardziej domowych sytuacjach na wakacjach. Bo jeżeli na przykład zapomnę, kiedyś zapomniałam takiego szlafroka, no to potem nie wiem, w t-shirtach jest mi za gorąco, w samych majtkach to tak trochę czasami, wiecie, są te różne balkony i tarasy tak położone, że ludzie czasami przychodzą, czy gdzieś tam ich widać delikatnie, no to tak się człowiek trochę krępuje. No, a taki lekki szlafrok to jest bardzo fajna sprawa, żeby sobie właśnie zarzucić i sobie w tych domowych pieleszach, tak na tarasiku, w ogrodzie, przy naszym, powiedzmy, domku, gdzie jesteśmy, śmigać. I teraz takie trzy moje must have'y, które biorę zawsze, niezależnie od tego, czy lecimy na krótko, na długo, czy do zimna, czy do ciepła, czy do ultra ciepła w egzotykę. Śmieję się, bo to są takie rzeczy, wiecie, już o nich mówiłam tutaj w kilku filmach a propos pakowania, ale powtórzę raz jeszcze, bo bez tego sobie nie wyobrażam podróży i sięgam po, uwaga, szal. Ja zawsze biorę szal, po prostu zawsze. I mój mąż się śmieje, że madziulownia to jest stan umysłu, albo czasami mówi, że stan wymysłu, bo nie zapomnę tego, jak po prostu na Bali ja otulona leżałam w pokoju tym szalem. A tak Madzia właśnie śpi na Bali. 28 stopni. Dobranoc. Dlatego, że po pierwsze, on się świetnie sprawdza w podróży właśnie do samolotu, bo tam często jest mocna klima. Po drugie, ja jestem bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o klimatyzację, jeżeli chodzi o uszy, głowę i gardło. Jeżeli ja na coś choruję, to na ogół choruję na uszy, na gardło, na głowę, na krtań, więc jeżeli chcę mieć chłodno w pokoju, to mam klimatyzację, ale śpię też na głowie otulona szalikiem i naprawdę to się dzieje. I pamiętam, no właśnie, może tu wrzucę to zdjęcie z Bali albo skądś, bo
mój mąż po prostu zawsze się śmieje i robi mi foty wtedy, bo mówi, no to jest po prostu, to jest stan umysłu Madzielownia z tym po prostu szalem, ale ja go kocham i ja w każdą podróż go zabieram absolutnie. W samolocie też się nim owijam, no po prostu czy jest zimno, czy ciepło, ja muszę mieć ze sobą mój szaliczek, to on mi się zawsze świetnie sprawdza. Po drugie, zawsze też mam ze sobą skarpetki, niezależnie od tego, czy lecimy w 30, 40, 50 stopni, bo ja też często marznę i marznę często w stopy w hotelach, więc bardzo też właśnie mój mąż śmiesznie reaguje, kiedy jest, wiecie, 100 stopni, a ja sobie chodzę po raku w skarpetkach. No ale tak mam po prostu i się tego nie wstydzę i to jest taki mój must have. A trzeci mój must have to jest jakaś bluza, na ogół szara właśnie albo beżowa, taka międzystylowa, ale najlepiej z kapturem. Dlatego, że ja też właśnie, czy w samolocie, czy gdzieś, lubię ten kaptur, lubię się ochronić. Też jeżeli macie właśnie taką bluzę typu szara, albo beżowa, albo czarna, to na przykład jak jesteście gdzieś, gdzie nagle zmieni się pogoda, to zawsze pod płaszcz, pod kurtkę taką lekką, czy pod katanę można sobie jeszcze właśnie taką międzystylową, wiecie, basicową bluzę zarzucić i też będzie ok. Także to są takie moje trzy must have'y. No ale właśnie, jak już mam te wszystkie rzeczy wybrane, po prostu pół salonu zawalone rzeczami, to jak to zmieścić do tej średniej? Średniej albo dużej, ale podkreślam, nieogromnej walizki. Po pierwsze, taka moja główna zasada i wierzcie mi, że jak zaczniecie to robić, to też może zająć Wam chwilę dłużej niż po prostu wrzucenie wszystkiego, ale jednak to się opłaci, bo po pierwsze rzeczy będą w dobrym stanie, a po drugie to Wam też oszczędzi miejsce. Ja pakuję rzeczy do walizki, jakbym układała puzzle. Po prostu nie wrzucam wszystkiego, tak, nie dopycham gdzieś tam, nie skaczę po walizce, chociaż no, czasami mimo puzzli się zdarza trochę ją przygnieść, tylko po prostu układam rzeczy tak, żeby tu w poprzek, tak, tu, wiecie, warstwami jedną po drugiej i żeby wszystko do siebie pasowało jak puzzle, bo wtedy po prostu zmieścicie jak najwięcej rzeczy, no i te rzeczy też będą takie po prostu, wiecie, w swoim jakby przedziale, w swoim miejscu, w swoich kosteczkach powiedzmy i one nie będą latać po walizce i nie będą jakieś pozgniatane. Także to jest w ogóle najlepszy moim zdaniem sposób, bo czasami jest tak, że macie tyle rzeczy, że jak je wrzucicie do walizki, to mówicie, w życiu to się nie spakuje. A ja wtedy wchodzę, wkraczam na to i mówię, hola, hola, spokojnie, to się wszystko zmieści, bo ja już na oko Wam potrafię ocenić, czy się zmieści, czy nie, tylko trzeba to poskładać, porolować, poukładać odpowiednio, to tu, to tam, to pasuje do tego i nagle się okazuje, że coś, co nam się nie mieściło, mieści się i jeszcze zostaje miejsce. No i właśnie, po pierwsze, jeżeli chodzi o przewożenie ubrań, to ja bardzo lubię rolować ubrania. Już kiedyś ten sposób, o tym sposobie mówiłam, to jest t-shirt akurat mojego męża zrolowany, a tutaj jest mój, dlatego, że rolowanie oszczędza Wam miejsce w walizce. I naprawdę t-shirty zajmują rolowane dużo mniej miejsca i możecie oszczędzić nawet 1/4, 1/3 walizki. No niestety rolowanie nie oszczędza kilogramów, więc trzeba mieć te kilogramy wykupione. Ja najbardziej lubię bagaż od 20 kg w górę, bo wtedy jest szansa, że się zapakuje. Takie 15-kilówki są zawsze dla mnie problematyczne. Natomiast tak, rolowanie bardzo Wam polecam. Co więcej, dobre rolowanie, nie takie na łapu-capu, tylko takie powolne, że ładnie zrolujecie, tak jak tutaj o mąż swoją koszulkę właśnie zrolował, sprawia, że rzeczy się nie gniotą, dlatego że macie to w takim właśnie trochę naleśniku, w kółku, jakby po prostu ten czy wiskozowe nawet, takie, które się mocno na ogół gniotą, albo bawełniane właśnie, jak sobie, wiecie, rozwiniecie ten t-shirt i go wytrzepiecie, rozwiesicie go na noc, to on potem będzie po prostu jak wyprasowany. Także rolowanie nie tylko, że oszczędza miejsce, ale jeszcze sprawia, że rzeczy się właśnie nie gniotą. Drugi sposób mojego męża na pakowanie t-shirtów to jest składanie je w taki sposób, że macie takie płaskie prostokąty. Czyli macie t-shirt po prostu, który sobie składacie delikatnie na pół, potem jeszcze na pół i taki t-shirt też zajmuje w walizce bardzo mało miejsca, mniej niż taki, wiecie, rozłożony na płasko. Tutaj Wam też pokażę, jak mój mąż go po prostu składa, jak ładnie, fajnie złożyć właśnie w ten sposób t-shirty. Także to jest taki, to jest fajne, bo to oszczędza miejsce. Wiecie, czasami oszczędzicie miejsce na 1, 2, 3 t-shirty, ale to jest zawsze coś. W moim przypadku to jest bardzo cenne, każdy centymetr walizki. Dobra, jeżeli mam i biorę ze sobą jakieś duże rzeczy, duże sukienki, jakieś kimona, takie rzeczy, których tak, no nie zroluję, bo się nie da zrolować, nie chcę ich składać na po prostu 10 razy w kostkę, bo będą na maksa pognieciane,
to ja mam taki patent, że pakuję wszystkie rzeczy do walizki, tak, że mi potem zostaje na przykład tak 1/3, 1/4 z wysokości, czyli mam moje puzelki poukładane, ale jeszcze tyle mi z wysokości tej walizki, czy tam z głębokości zostaje. I wtedy, teraz tu Wam pokażę, biorę swoje duże rzeczy, tak jak na przykład ta żółta sukienka piękna, którą Wam pokazywałam, albo nasza stowy sukienka z kolekcji teraz, którą też będę brać. To ja po prostu sobie je na pół tak delikatnie składam, jeszcze podkładam czy tam na wierzch, czy do środka rękawek, albo jakieś elementy wystające i ja je tak prawie na płasko, tylko złożone na pół warstwami, 3, 4, 5 takich rzeczy po prostu na górę do walizki wkładam i one po prostu idealnie są złożone tak, że tylko praktycznie na pół, że wyjmuję je i nie są pognieciane, bo one nie latają po tej walizce, nie zwijają się, nic się z nimi nie dzieje, tylko właśnie ta 1/4 walizki jest zajęta przez, nie wiem, 5-6 warstw takich właśnie rozłożonych ubrań, które po prostu potem jeszcze jak sobie walizkę dopniecie tym takim spięciem, one są idealnie płaskie i w ten sposób je potem wyjmujecie, jak wyprasowane. A bardzo często w hotelach nie ma żelazek, albo ja się tych żelazek boję, bo one są beznadziejne, boję się potem, że sobie coś spalę, więc jakby ja wolę po prostu tak te rzeczy zapakować, żeby mi się nie pogniotły. I teraz jeszcze jedna rzecz, jak spakować kapelusze i czapeczki. Mój mąż właśnie lubi czapeczki, więc tutaj ja go tego sposobu nauczyłam. A z kolei kapelusze, to wiecie, często zabieramy kapelusze w taki sposób, że mamy je po prostu na sobie, ale ja się zawsze boję, że ja po prostu potem zgubię coś albo zapomnę. No to można też kapelusz do walizki albo taką czapeczkę włożyć, ale nie wkładamy go tak, żeby się wygiął albo wymemłała totalnie ta czapeczka. Tylko po pierwsze wkładamy je pomiędzy rzeczy, to znaczy układając sobie rzeczy, zostawiamy sobie takie dwie dziurki w tych puzzlach na rondo, czy kapelusza, czy właśnie na czapeczkę. Wkładamy ją od góry, to jest ważne, to znaczy dołem w dół, tak? Jak macie walizkę, to tak układamy, a to wypychamy jakimiś rzeczami, typu skarpetkami, albo typu na przykład o zrolowanymi t-shirtami, po prostu tutaj dopychamy, żeby nasza część kapelusza, czy właśnie czapeczki była wypchana i w ten sposób je, na to jeszcze potem sobie nakładamy kolejne rzeczy i w ten sposób je transportujemy. Także w ten sposób nic się Wam z kapeluszami i z czapeczkami nie stanie. W opisie zostawię Wam również link do rolki bardzo fajnej Lakhats, gdzie ona pokazuje, Ola Olcyk, pokazuje jak właśnie transportować kapelusze w bagażu. I bardzo fajnie to u niej widać właśnie w jaki sposób to zrobić i tak samo właśnie działamy z czapeczkami. I teraz, jak już jesteśmy przy pakowaniu do walizki, układaniu i tak dalej, to kilka gadżetów Wam pokażę takich, które pozwolą Wam się zapakować smart, żeby oszczędzić miejsce i żeby nic Wam się nie zniszczyło. I tutaj polecam Wam markę James Hawke. Już ją Wam polecałam w prezentowniku, pamiętam, w grudniu, jeżeli chodzi o różne właśnie rzeczy upominkowo-prezentowe. No i dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka rozwiązań, których sama używam, czy tam używamy z mężem. I jeszcze mam dla Was fajną zniżkę, także to jest super, James Hawke, bardzo dziękuję. Oczywiście linki do wszystkiego i info o zniżce będą w opisie pod filmem, ale kod TRIP20 daje Wam 20% zniżki na wszystko w tej marce, a oni mają wiele super właśnie gadżetów do pakowania i kod działa na wszystko i działa do końca czerwca, także przez cały okres, taki wiecie, kiedy uzupełniamy właśnie swoje różne pakowalnicze, że tak powiem, gadżety podróżnicze. Dobra, no i pierwszym gadżetem, który uwielbiam absolutnie, to są, i też pokazywałam w grudniu, to są packing cubes tak zwane, czyli pokrowce, organizery kompresyjne. O co po prostu z nimi chodzi? Chodzi o to, że kupujecie komplet trzech takich organizerów. Jest duży, jest średni w środku i jest mały. One normalnie nie zajmują w ogóle miejsca, są leciutkie i takie totalnie płaskie, ale mają każdy z nich dwa zamki. Jednym zamkiem sobie taki organizer otwieracie, a drugim zamkiem go z totalnego takiego płaskiego naleśnika poszerzacie. Poszerzacie go do takiej szerokości, że spokojnie do tej L-ki jakieś powkładane koszule czy t-shirty właśnie. Tutaj by się zmieściło, słuchajcie, z 20 t-shirtów albo jak nie więcej poukładanych systemem męża, czyli takich po prostu, gdzie jeden t-shirt złożony zajmuje taką tylko połówkę takiej tego organizera i tutaj nakładamy 5 albo 10 i tutaj i zamykamy i mamy wszystkie t-shirty w jednym. I to jest super. Mi w ogóle pakowanie, tutaj jest właśnie jeszcze mniejszy
taki, bo kupujecie 3 w zestawie, ale każdy z nich właśnie od takiego naleśnika się rozszerza i to jest super. No i właśnie, mi w ogóle pakowanie do różnych organizerów tego typu bardzo pomaga, dlatego że bardzo szybko dzięki temu się człowiek w hotelu rozpakowuje, dlatego że wiecie, jakie rzeczy gdzie macie. Tu w jednym mam stroje kąpielowe, w innym mam rzeczy takie, w innym mam t-shirty, tu bielizna, tu coś tam, tu spodnie i od razu tu hyc do jednej półki taki organizer, do drugiej, do trzeciej i macie po prostu walizkę rozpakowaną. Po drugie, prościej się właśnie taką zasadą puzzlową pakuje rzeczy, które są też już w jakimś kształcie, bo po prostu wtedy je sobie ładnie układacie. No i też takie organizery świetnie sprawdzą się w momencie, o tym też już kiedyś mówiłam, kiedy macie wyjazd zaplanowany na przykład na 3-4 miejsca, kiedy zmieniacie miejsca pobytu, bo na przykład lecicie gdzieś na 2 tygodnie, jesteście tu, tam i siam, no i na przykład macie rzeczy, które będą potrzebne tylko w tym ostatnim miejscu, no to sobie wtedy właśnie do takiego organizera je wrzucacie i ten organizer przez pierwsze 1,5 tygodnia leży sobie w walizce, nawet nieotwarty, nie musicie w ogóle tego, wiecie, wyjmować, przekładać, rozkładać, macie po prostu, wiecie, miejscami rzeczy posortowane. I jeszcze, co jest super w ogóle w tych organizerach, to to, że one są wodoodporne, czyli są na wszelkiego rodzaju, wiecie, też wycieczki survivalowe, no bo nie zawsze to jest plaża, hotel, albo wiecie, jakieś takie miejsca, powiedzmy, z cywilizacją w tle, czasami jeździmy w góry, czasami jeździmy na jakieś survivale, na spływy kajakowe, a jeżeli macie taki bagaż, gdzie może dostać się woda albo wilgoć, to, czy takie miejsce, to jeżeli sobie coś spakujecie właśnie do tych packing cubes z Jamesa Hawke'a, to na pewno będziecie mieć wszystko suche. Także to jest w ogóle fajne na różne warunki. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę na przykładzie średniej, a jak powiedziałam, w komplecie są 3, duża kostka, mała i średnia, to jest to, jak jeszcze one mogą oszczędzić Wam miejsce. Zobaczcie. Ja do mojej średniej wpakowałam tutaj wszystkie, ona była płaska jak taki naleśniczek, no więc ją sobie poszerzyłam tutaj i wpakowałam wszystkie moje stroje kąpielowe i parea jeszcze, tak? Czyli tutaj na przykład jak jadę na plażę, to mam 2 parea i 5 albo 6 strojów kąpielowych. Nie oceniamy ilości. Natomiast tutaj wiem, że w razie W przy rozpakowywaniu mam tutaj właśnie w tej kostce stroje kąpielowe, no i od razu wiem, wrzucam je do szuflady i już nie muszę się zastanawiać, czy gdzieś tam, wiecie, szukać po walizce strojów kąpielowych. Ale co jest fajne, że jeżeli wpakujecie do tych packing cubes miękkie rzeczy, to możecie ten suwak, który wcześniej rozsuwałyście, żeby poszerzyć tą kostkę, sobie zsunąć i właściwie zrobić kompresję. Zobaczcie, są takie organizery kompresyjne. Zrobić kompresję, bo usuwacie dzięki zapięciu, a te suwaki są takie solidne, że spokojnie sobie zapniecie, usuwacie powietrze, które pomiędzy tymi strojami jest. I tak naprawdę dzięki temu, właśnie takiemu trikowi, Wam się więcej rzeczy zmieści, bo ta kostka robi się już mniej objętościowa. To jest ekstra w ogóle, no super gadżet, zarąbisty gadżet wymyślili. Także te właśnie packing cubesy Wam bardzo polecam. Drugi gadżet, który jak do nas przyszedł, to od razu mi go zabrał mąż i nie pozwala mi go dotykać w ogóle, chciałam powiedzieć, bo ja niby niszczę rzeczy, nie wiem w ogóle skąd te plotki, ale okej. To jest tech organizer, tak, organizer na rzeczy właśnie techowe, czyli takie, które nie mogą mieć wstrząsów, nie mogą, wiecie, się zniszczyć, muszą być delikatnie traktowane i nie zawsze chcemy brać, wiecie, do bagażu czy podręcznego, czy odprawianego, chociaż raczej takie rzeczy polecam Wam mieć w podręcznym, typu aparaty fotograficzne, dużego case'a od aparatu, tylko właśnie albo bierzemy różne takie rzeczy technologiczne, które właśnie mają większe case'y albo nie mają case'ów wcale, a potrzebujemy je dobrze przemieścić. To właśnie, to jest case, który jest lekki, ale z dość sztywnego materiału. On może po prostu skakać w świecie, być, na nim mogą być też ciężkie rzeczy, on się nie ugina, on jest taki, że to co macie w środku, to podróż na pewno przeżyje. No i właśnie jest w taki sposób pomyślany, tutaj mój mąż już zapakował do niego nasz super aparacik Rico, to jest w ogóle aparat dedykowany do fotografii ulicznej, zarąbisty, malutki. I właśnie on już sobie tutaj wpakował idealnie aparat, idealnie ładowarki. O, tutaj po prostu się perfekcyjnie to mu zmieściło. Do tego ten case ma jeszcze osobne takie małe przegródki na karty SIM, pamięci różnego rodzaju. Tutaj jeszcze macie kolejną przegródkę na różne rzeczy. Także jak macie jakieś takie technologiczne, to to jest w ogóle ekstra.
ultraorganizer. To się jeszcze rozpina, zapina, to jest w ogóle też w środku, co jest ważne, miękkie. Czyli jak wsadzicie sprzęt, włożycie tak bezpośrednio, to ma miękką wyściółkę i nie będzie, nie ma tutaj żadnych, wiecie, ostrych kantów czy czegoś, co mogłoby Wam ten sprzęt zniszczyć albo uszkodzić. Jest mały, poręczny, można go gdzieś tam powiesić, przypiąć do walizki, wiecie, fajny gadżet, ale nie tylko gadżet, tylko coś, co właśnie sprawia, że możecie mieć po prostu swoje, przewozić swoje sprzęty bezpiecznie. A jak już jesteśmy przy wyściółce, to bardzo fajnym gadżetem też do transportowania zegarków, czyli rzeczy, które no fajnie, żeby nam się nie zniszczyły, to są właśnie u nich takie małe watch case'y. Ja sobie w ogóle jeszcze jeden taki zostawiłam, żeby Wam pokazać, to jest też w ogóle fajny upominek dla podróżnika, żeby Wam pokazać, jak te rzeczy też przychodzą zapakowane, bo one też ładnie przychodzą zapakowane, tak właśnie prezentowo, to ten watch case, ja mam tutaj w nim swojego watcha wrzuciłam, to jest bardzo fajny, bo on jest bardzo mięciutki, ma właśnie welurową całą wyściółkę, ma też tutaj miejsce na zegarek, taki zegarek się tu idealnie mieści i macie pewność, że po prostu taki zegarek tutaj wrzucony, o, jeszcze muszę go tutaj ładnie zapiąć, bo coś mi się rozpiął, zamykamy go, o tak, 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 zasuwamy. I można go transportować. I to jest też na różne rozmiary zegarków. Także myślę, że każdy, nawet dosyć duży zegarek tutaj się zmieści. Fajna rzecz. A ostatni gadżecik, już. To jest coś, co po prostu uwielbiam, bo zawsze na lotnisku mam problem. Gdzie jest paszport, gdzie jest karta pokładowa, gdzie jest coś tam, gdzie jest dowód. Wiecie, za każdym razem trzeba te wszystkie rzeczy pokazywać i potem jest szukanie po kieszeniach. A to jest taki travel organizer, który ma też pasek, możecie sobie z niego zrobić torebkę, taką saszetkę, ale możecie go po prostu nosić wrzuconego do dużego plecaka, do dużej torby albo właśnie do jakiejś kabinówki, którą macie na lotnisku ze sobą. Ale chodzi o to, że on ma po prostu kieszonki na wszystkie rzeczy. Po pierwsze, oni w ogóle świetnie w James Hawk projektują te rzeczy, bo tutaj ma otwieraną kieszonkę na przykład na kartę pokładową. Potem ma kieszonkę, która tutaj jest pierwsza, otwieracie i tu wkładacie sobie wszelkie karty, wszelkie paszporty. Tu jest też taka mała kieszonka, która jest na rzeczy, które nie mogą zmoknąć, czyli na przykład na jakieś karty do aparatu. On też ten case, ponieważ tutaj mamy też mogą być karty do płacenia różnego rodzaju, czy właśnie paszporty, czy inne dokumenty, które potrzebujecie mieć przy sobie tutaj, wiecie, tak blisko. On ma też zabezpieczenie właśnie przed tym sczytywaniem danych z kart, także to jest też fajny taki, taka techowa rzecz, ale to jest takie, jeszcze w ogóle on ma drugą kieszonkę, taką jeszcze z szybszym dostępem tutaj, też właśnie na różne rzeczy, ona jest też mięciutka i taki na przykład mały gadżecik, żeby sobie coś przypiąć, bo to jest taki organizer podróżny, gdzie po prostu możecie mieć właśnie wszystkie podróżne swoje papiery i nie szukać po milionie rzeczy, kieszeni, kart pokładowych. Właśnie mam zawsze właśnie z tym problem. Karta pokładowa, dowód, paszport, wszystko gdzieś mam w innym miejscu i potem szukam. A tak to można mieć jeszcze, jak na przykład podróżujecie z rodziną, gdzie macie kilka tych paszportów, kilka kart pokładowych trzeba mieć ze sobą, to właśnie wszystko możecie mieć w jednym miejscu, milion przegródek. Bardzo fajna rzecz. Dobrze, moje drogie, moi drodzy, jesteśmy spakowani, spakowane. Jedziemy na lotnisko, no i teraz bagaż ogólnie. Czyli bagaż odprawiany i bagaż podręczny. No więc tak, jeżeli chodzi o odprawiany bagaż, to oczywiście wiadomo, każdy wie, ile ma kilogramów w bilecie, jakie tam ma obostrzenia i tak dalej, czyli wymiary walizki, ale jeżeli będziecie mieć na lotnisku sytuację mini kryzysową, czyli na przykład będziecie mieć większy bagaż niż możecie, to pamiętajcie, że w wielu liniach lotniczych właśnie, możecie się tutaj zapoznać z tematem przed odlotem, można bagaż łączyć, czyli jeżeli macie rezerwację, w której lecą dwie osoby, trzy osoby, z dzieciakami lecicie i tak dalej, to każdy ma określony limit bagażowy. Jeżeli na przykład Wasz bagaż przekracza 20 kg, a Wasz mąż, czy chłopak, czy koleżanka ma na przykład kilo 15 i ma jeszcze 5 kg zapasu, to możecie jakby wziąć sobie, tak w cudzysłowie, ten zapas do swojego bagażu i nie musicie płacić za nadbagaż. Wydaje mi się, że w takich liniach lotniczych jak LOT można właśnie łączyć te kilogramy. Tak samo na przykład można zrobić tak, że odprawiacie jeden bagaż wspólny, ale cięższy, powiedzmy 30-kilowy, nie? Czyli to się albo rozkłada, albo możecie właśnie też połączyć. W Ryanairze można na pewno łączyć właśnie limit bagażowy w ramach jednej rezerwacji. Wydaje mi się, że w Enter Air też można, ale akurat Enter Air to są często samoloty czarterowe, czyli nimi często lecimy na wakacje,
wakacje, takie typowe wakacje i oni mają w ogóle bardzo małe limity bagażowe. Także jak lecicie NTR-em, to koniecznie zobaczcie, bo najprawdopodobniej te limity bagażowe będą dużo mniejsze niż powiedzmy w innych liniach też czarterowych, więc tutaj się można zdziwić. Natomiast tam też z tego co kojarzy można łączyć bagaż, a nie można chyba w Wizzerze, w Smartwings, no po prostu jak lecicie jakimiś liniami, to sobie dokładnie poczytajcie info o bagażu, czy można go łączyć, czy nie, ale pamiętajcie też, że w razie W jest taka opcja, że nie trzeba się martwić, przepakowywać na gwałt czy coś, tylko można po prostu często wziąć sobie te 2-3 kilo od kogoś innego z naszej rezerwacji. To jest fajne. Dobra. Jeżeli chodzi o bagaż podręczny, no to odwieczny dylemat po prostu, czy to torebka, czy plecak, czy walizka, tak? No bo czasami te podręczne bagaże są bardzo duże. Czasami z samym podręcznym gdzieś lecimy. Ja słyszałam takie legendy miejskie, że ktoś leci na tydzień z bagażem podręcznym, typu 10 kilo, ja naprawdę nie wiem. Dla mnie to są miejskie legendy, kto się pakuje w taki bagaż na tydzień. Może na 3 dni bym dała radę, ale na tydzień. Natomiast jeżeli, śmieję się oczywiście, jesteście osobami, które lubią mieć większy bagaż podręczny albo z samym podręcznym podróżują, no to dajcie znać, czy jesteście team plecak, czy jesteście team kabinówka podręczna. I tu właśnie James Hogue też ma dwa bardzo fajne produkty. Jednym z nich jest ich turbo bestseller, czyli plecak, travel backpack, a drugim jest walizka kabinowa. No i teraz od razu Wam pokażę ten plecak, ponieważ jeżeli podróżujecie z bagażem podręcznym tylko, a lubicie plecaki, albo Wasz partner lubi, mąż, syn i tak dalej, niepotrzebne skreślić, to słuchajcie, zakocha się absolutnie, albo Wy się zakochacie w tym travel backpacku. To jest plecak, który jest bardzo lekki, a który ma kilka komór w ogóle w środku, który jak sobie poluzujecie, może być w ogóle totalnie płaskim plecakiem, a możecie go sobie poluzować tu z tyłu i odpiąć sprzączki i go po prostu rozszerzyć do bardzo dużej, tutaj może spróbuję o jedną, żeby Wam pokazać, do naprawdę sporej szerokości i robi Wam się z niego taka po prostu mini walizeczka. On ma kilka komór, także możecie go totalnie, wiecie, spłaszczyć, a go rozszerzyć. On ma kilka komór, z czego główna otwiera się totalnie jak walizka, to Wam też pokażę, bo dwie się otwierają tak tylko, wiadomo, jak plecak, a jedna się otwiera jak walizka. Macie tu w środku różne przegrody i jedna przegródka, ta tutaj, ta przeźroczysta, jest przegrodą, która jest wodoodporna. Więc jeżeli wsadzacie sobie, wrzucacie tutaj jakieś, potrzebujecie kosmetyki zabrać do podręcznego, takie na kilka dni, to tu macie też część totalnie wodoodporną, która może Wam zastępować kosmetyczkę, nie trzeba brać w ogóle kosmetyczki. To też oszczędza miejsce. Tutaj oczywiście pierwsza i tylnia przegroda są bardziej płaskie, ale też mają miliard kieszonek. Ten plecak ma też w ogóle tutaj z boku port USB, to jest w ogóle mój hit, gadżeciary, o tu. Tu ma takie wyjście na USB kabel i tu sobie możecie to, co potrzebujecie, ładować. Także to jest w ogóle sztos. Tu powerbank, tu telefon i nie ma problemu. Jeszcze ma ten plecak jeden bardzo fajny zabieg, bo ma ukrytą totalnie niewidoczną kieszonkę antykradzieżową, bo tutaj się wydaje, że tutaj są tylko takie plecy zwiększające, a tu jeszcze jest kieszonka. I jeszcze coś fajnego, czyli taki uchwyt z tyłu. O, może tak, będzie go lepiej widać. Hyc. O tu. Jest ten uchwycik, dzięki któremu możecie ten plecak założyć na walizkę i nie trzeba go przez całe lotnisko taszczyć. I to jest też w ogóle super. W ogóle ze zniżką, tą też, to też policzyłam, bo byłam bardzo ciekawa, w jakiej cenie jest ten plecak i ile on w ogóle wyjdzie po zniżce. I z rackową zniżką macie go, słuchajcie, za 300 zł około. Taki plecak, taką w ogóle rzecz. To jest mega, mega fajna sprawa, jeżeli lubicie plecaki i jeździcie z dużym bagażem podręcznym. I również James Hogue ma bardzo fajną walizkę. O. Leciucieńka jest totalnie. To jest podręczna walizka też z różnymi przegródkami, ale co mi się w niej podoba, to dwie sprawy. Poza tym, że do większości linii lotniczych w ogóle pasuje, bo tam też u nich macie, klikacie i sobie sprawdzacie, to ma z przodu, to jest komora, która jest specjalnie usztywniona, która się otwiera i tutaj jest specjalne miejsce na laptopa, na różne sprzęty. A to jest też tak zrobione, że możecie o coś walnąć tutaj i nic Wam się po prostu z tym laptopem nie stanie. To jest specjalne zabezpieczenie, ale też specjalna kieszonka, wiecie, taka ułatwiająca szybkie wyjmowanie właśnie laptopa czy jakichś dokumentów. I jeszcze ta walizka, tą walizkę, ponieważ tutaj macie z przodu sprzęt, możecie sobie totalnie zabezpieczyć z obu stron. Ona ma ten zamek taki zabezpieczający, mam nadzieję, że to będzie widać, i od góry, i od dołu.
Także możecie sobie po prostu i tą część zabezpieczyć z laptopem i tą część po prostu z rzeczami. Także to jest fajne. No i ta walizka jest leciutka, bardzo na kółkach obrotowych. No, przyjemna, bardzo fajna rzecz. A teraz, jak już jesteśmy przy bagażu podręcznym, poprawię się po tym taszczeniu, co ja zabieram do mojego bagażu podręcznego i tutaj po prostu będą hity, ufole i inne po prostu stwory. No bo właśnie, mój bagaż podręczny to jest bagaż absolutnie strachulca, czyli osoby, która boi się latać. I to jest w ogóle ciekawe. Dlatego, że o tym, że ja się boję latać, to wiecie, ale o tym, że latam bardzo dużo, to też wiecie. No bo jak wiecie, biorę sobie swój zestaw wypoczynkowy i idę spać. I powiem Wam, że to, że regularnie latamy i przestałam się bać, bo te leki, które biorę, ograniczają też strach, to lotnisko i podróże zaczęły mi się kojarzyć bardzo pozytywnie. I tak na moje oko, z takiego strachu stuprocentowego, który miałam kilka lat temu, zostało mi około 20-30% tylko. Także ja generalnie już w tej chwili, jak gdzieś latam w jakieś krótkie loty, ostatnio odbyłam 4, tak, bo do Zielonej Góry lecieliśmy i do Rzymu leciałam, to już mogę, powiem Wam, w takie loty próbować latać bez żadnych tabletek, bez żadnych zestawów po prostu wypoczynkowych, bo no, jednak wiecie, to, że tyle lataliśmy, że zawsze mi się już teraz samolot kojarzy z czymś pozytywnym, no bo zawsze sobie szłam w kimę i budziłam się w pięknym miejscu i było super, piękne wspomnienia, to jakoś tak zadziałało na mnie kojąco i po prostu no, przestałam się aż tak bać i to jest w ogóle super. Także też na mnie to fajnie zadziałało. No ale nadal jakby zestaw strachulca muszę mieć, bo wystarczy mały trigger i ja się z powrotem bardzo boję. No bo jakby to leczenie moje i to, że w ogóle przestałam się tak bardzo bać, to i tak jest, wydaje mi się, taki pozytywny skutek uboczny tego, że tak długo po prostu latałam na zestawie wypoczynkowym, że tak powiem, więc spróbuję teraz bez, no ale nadal wszystkie rzeczy, które mnie w samolocie stresują, potrzebuję ograniczać. No i właśnie, zawsze w samolocie, niezależnie od tego, czy długi, czy krótki lot, mam ze sobą słuchawki wygłuszające i zatyczki do uszu. O tym mówiłam. Zresztą zatyczki do uszu biorę w każdą podróż, dlatego że ja z nimi też śpię. To jest taki też mój must have. Ja muszę mieć po prostu zatyczki i najbardziej lubię te stopery, które już pokazywałam Wam tutaj w kilku filmach, dlatego że one są jakby takie plastelinowe. One są takie, że ich możecie używać kilka dni, potem zmienić na nowe. Natomiast one są taniutkie, tam kosztują chyba złotówkę czy ileś, już nie pamiętam teraz, ale je po prostu sobie lepicie jako plastelinka i one nie odstają od uszu, nie bolą Was uszy, bo ja mam też wrażliwe uszy, one po prostu są najfajniejsze, bo dobrze wygłuszają, a nie są takie sztywne, nie odstają, nie odskakują i łatwo się też je, przez to, że są takie mięciutkie i jak sobie potrzecie w łapkach, to one się rozgrzewają, łatwo jest je wrzucić, bardzo Wam te polecam. Także tak, zawsze muszę mieć właśnie w samolocie ograniczony hałas. Druga rzecz, którą mam zawsze w bagażu podręcznym, to jest szalik, o którym wspomniałam wcześniej, no ale to jest łatwe, bo często, bo można go sobie już mieć na lotnisku, ale mam też oczywiście do spania kołnierz. No i ja już Wam pokazywałam ten kołnierz Ostrich Pillow, ja bardzo lubię tę firmę, śmieję się, bo na krótkie loty mam zawsze ze sobą kołnierz, a na długie loty mam ze sobą oczywiście ufola, czyli mojego strusia, czyli to jest poduszka struś po prostu, która wzbudza absolutny entuzjazm w ogóle na pokładzie samolotu. Pamiętam, mąż się śmiał, że do mnie nie przyznaje, a ja mówię, a ja mam to gdzieś, bo ja biorę tapsy, śpię w ogóle i mam to gdzieś, czy się ktoś patrzy, czy nie, ale generalnie ludzie reagują fajnie na to, na strusia, na dłuższy lot, to jest super, ale na krótsze loty właśnie biorę zawsze ten kołnierz. I co jest fajne w tej marce, w tych kołnierzach, to, bo ja do wielu kołnierzy się wcześniej przymierzałam, też już o tym kiedyś mówiłam, natomiast te Wam polecam, dlatego że te kołnierze naprawdę fajnie się minimalizują do małej pojemności i mają też pokrowce, ale one naprawdę bardzo mocno trzymają. I możecie po prostu je sobie albo zrobić, że ten kołnierz jest bardzo wąski, taki naprawdę na maksa, jak ortopedyczny, albo sobie go poluzować, ale generalnie ja się śmieję, nieraz o tym mówiłam przy okazji Racka Kosmetycznie na ogół, że ja mam dużą głowę, dużo włosów. Ja mam ciężką głowę, tak w stosunku do jakby reszty ciała. I wszystkie te kołnierze, które są, albo przynajmniej zdecydowana większość w sklepach, one są dla mnie za małe. I jakby ta głowa mi opada, gdzieś tam urabiają się, są niewygodne. A ten jest takim fest kołnierzem, że naprawdę na takim nawet najmniej wygodnym siedzeniu w tych takich tanich liniach lotniczych, kiedy macie mało miejsca, zakładacie go sobie i śpicie na siedząco.
Także to jest naprawdę świetna rzecz i zawsze go mam po prostu ze sobą, razem z tym zestawem i z szalikiem. No i to nie zajmuje dużo miejsca. Co mam jeszcze ze sobą jako strachulec? To zawsze coś na oczy. Mam opaskę na oczy, to jest akurat, pamiętacie, nasza kolekcja z Lula Love, bardzo ją lubię. I moim patentem też na ograniczenie strachu jest to, że zarówno szalik, jak i tę opaskę spryskuję sobie wcześniej jakimś fajnym sprayem relaksującym. To jest akurat nasz też, one w ogóle już nie są w sprzedaży, to jest ostatnia sztuka, która została na ziemi. Bo wykupiłyście je wszystkie, ich było bardzo dużo, bo tam było chyba 1000 sztuk tych sprayów i one poszły po prostu, bo są, były fantastyczne, geranium. Ja go tak oszczędzam, wiecie, na wyjątkowe okazje go tylko wykorzystuję. Ale czy ten, czy jakiś inny, to jak sobie popryskam właśnie nim szalik, ten kołnierz i tą opaskę, to jak sobie w stresie, w samolocie to zakładam, to od razu, wiecie, czuję fajny zapach uspokajający i to też pomaga mi się trochę wyluzować. Także to jest ważne. Nie będę tego brała, ale tym na pewno sobie spryskam właśnie wszystkie te moje tutaj gadżety strachulca przed wylotem. No i to jest taki niezbędnik na lot krótki. A jeżeli jest lot długi, czyli taki, wiecie, od powiedzmy 6 godzin w górę, 10-12 godzin, czy z jakimiś międzylądowaniami, no to biorę sobie wtedy na ogół ufola, albo czasami to, no w zależności od tego, co tam będę miała, na co przyjdzie mi ochota, ale wtedy na ogół też mamy większy bagaż podręczny, czyli wtedy na przykład taką kabinóweczkę i wtedy biorę trochę większy zestaw. Dobiorę oczywiście na oczy rzecz, biorę szalik, ale wtedy biorę też sobie podusie i jeszcze naoczkę i skarpetki. Dlatego, że w samolotach jest na ogół bardzo zimno. Wprawdzie na te loty międzykontynentalne na ogół obsługa daje skarpetki, ale mi jest i tak w nich za zimno, więc jakby biorę sobie też takie. Mam naoczkę, którą kocham. O tych naoczkach też już nieraz mówiłam w filmach. Ja sobie potem w hotelu też z nią śpię i mam też, to jest akurat plantule, taki zestaw właśnie naoczkę i podusie i go też w taką dłuższą podróż biorę. No i właśnie a propos opakowania się w te takie organizery, to do takiego właśnie średniego organizera taki zestaw podróżny bez problemu do bagażu podręcznego mi na większą podróż wchodzi. Także wrzucam sobie to, biorę sobie jeszcze ufola i kołnierz i po prostu to idzie do kabinóweczki. Potem tylko to rozpinam i wyjmuję, kiedy przygotowujemy się do startu. To wygląda jakby, wiecie, to było tak dużo rzeczy, ale to tak nie jest, bo szalik też można mieć na sobie, a całą resztę właśnie jak mam w taki sposób, to po prostu tylko otwieram, wyjmuję na samolot i potem chowam do bagażu i jest super. Jeszcze to, co mam na ogół w samolocie przy sobie, to oczywiście krem do rąk, balsam do ust, coś nawilżającego do buzi. Na te dłuższe loty też lubię mieć jakiś tonik albo jakiś żel do mycia buzi, po prostu taką miniaturkę, żeby sobie gdzieś tam buzię przemyć, właśnie, albo jakąś maseczkę, odkażałkę do rąk, no takie podstawowe rzeczy. Ale z takich jeszcze gadżetowych fajnych rzeczy, które odkryłam ostatnio, to pielęgnacja intymna, higiena intymna w podróży i o tych chusteczkach, że zawsze takie chusteczki małe do higieny intymnej ostatnio biorę, gdzie bym nie leciała, to Wam mówiłam, to jest bardzo fajne, bo wiecie, po pierwsze, na lotnisku jest dużo różnych ludzi, dużo różnych bakterii. Po drugie, jak macie długi lot, no to wiadomo, że fajnie jest się lekko odświeżyć, a te chusteczki odświeżają, poprawiają pH, gdzieś tam, wiecie, zabijają zarazki. No i jeszcze staram się wybierać takie, które są spłukiwalne. Tu mam akurat AA Intymna markę, tak, one są spłukiwalne, 15 sztuk, więc w ogóle też bez problemu. Ale jeszcze ostatnio odkryłam jedną fajną rzecz, czyli spray do higieny intymnej, probiotyczny spray. I to jest w ogóle super, bo Take Care Down There, w ogóle hipoalergiczny on jest, ale to jest też fajna rzecz do odświeżenia się po prostu w czasie dużej podróży, bo nie dość, że on jest po prostu z probiotykami, czyli wspiera naszą florę bakteryjną, która też się męczy w długich podróżach, przy różnych warunkach, suchym powietrzu, wiecie, w różnych zarazkach. Do tego jeszcze usuwa brzydkie zapachy. Także mamy tutaj, wiecie, zabija zarazki, mamy tutaj kilka rzeczy w jednym i to jest też, myślę, fajna sprawa właśnie do odświeżania się podczas długiego lotu, kiedy nie mamy opcji się umyć, a jeszcze jak wiecie, taki lot trwa z przesiadką typu 20 godzin, bo się przesiadamy, gdzie jeszcze mamy jakiś czas na przesiadkę, to naprawdę warto takie rzeczy mieć ze sobą i po prostu swoją higienę intymną dbać. Dobrze, a jak już jesteśmy tutaj przy dbaniu o siebie i higienie intymnej, to przejdziemy do moich po prostu podróżniczych kosmetyków.
I tutaj mam dla Was kilka super podróżnych polecajek od marki The Body Shop, dlatego że ja kosmetyki Body Shopa lubię bardzo zabierać właśnie w podróże. Pokazywałam je nieraz w Radzka Kosmetycznie, na Instagramie, że ze mną podróżują. Uwielbiam te zapachy, także tutaj mam super rzeczy i jeszcze mam dla Was fajną zniżkę. Także widzicie, ten film ma jeszcze dwie takie niespodzianki. James Hawke i The Body Shop właśnie, bo w ogóle w Body Shopie rozpoczęła się wyprzedaż, a ich wyprzedaże są słynne, bo oni przeceniają często super fajne serie na pewien czas, nawet o 50%. Także te, wiecie, wyprzedaże są niezłe. Można sobie wtedy zapasy uzupełnić, a mój kod RADZKA10, który działa od dzisiaj do 14 czerwca, także prawie cały tydzień, jeszcze Wam wyprzedaż pogłębi o 10%, bo kod RADZKA10 daje 10% na kosmetyki w pełnej cenie, ale też 10% właśnie na wyprzedaż. Także się łączy i jeszcze ten kod daje darmową przesyłkę. Także tutaj wszystkie info będą oczywiście w opisie pod filmem, ale też dziękuję The Body Shop za to, że tutaj dziewczyny będą sobie mogły sprawić coś ze zniżką właśnie na swoje podróże. No i jeżeli chodzi o kosmetyki, to zacznę od kosmetyczek tak w ogóle, bo już kiedyś pokazywałam Wam, że lubiłam jedną dużą kosmetyczkę, taki miałam system, a w tej chwili już od lat jeżdżę z dwoma albo nawet trzema mniejszymi kosmetyczkami. Jedną mam na ogół na pielęgnację, drugą mam na ogół na kolorówkę, a trzecią na jakieś tam różne gadżety, dlatego że mniejsze kosmetyczki łatwiej mi jest właśnie w tym systemie puzzlowym do walizki upchać, ładnie ułożyć niż jedną dużą, także mi się po prostu taki system sprawdza, wolę mniejsze kosmetyczki. Zabieram też podróż na ogół miniaturki i to jest też super właśnie, a propos kalendarzy adwentowych, też z The Body Shop Wam pokazywałam, mam właśnie za to uwielbiam kalendarze adwentowe, za dwie rzeczy, za to, że można wypróbować kosmetyki danej marki, jeżeli ich nie znamy, oraz za to, że potem macie cały rok miniaturek wyjazdowych i ja mam po prostu za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdżam, coś właśnie z kalendarza adwentowego The Body Shop, jakieś super miniaturki ze sobą, a poza tym jeszcze te miniaturki w ogóle, mini pojemności, można u nich kupić. Nie wszystkie, ale bardzo wiele właśnie miniaturek, które też są potem w kalendarzach adwentowych na przykład, można u nich normalnie w sklepie kupić. Co więcej, niektóre te małe pojemności mini są też na sale'u, z tego co wiem. Także fajnie. No i właśnie, zabieram sobie różne, czy mini, to jest akurat Satsuma, bardzo ten zapach lubię. To jest mini masełko do ciała, już je mieliśmy ze sobą w Tajlandii, ale też teraz z nami będzie podróżować, czy właśnie mini żele pod prysznic i tak dalej. A jeżeli mam jakieś swoje ulubione kosmetyki, to też je przekładam albo przelewam, albo w przypadku balsamów czy maseł do ciała przekładam do małych słoiczków. Ja mam zawsze jakieś takie małe, przed prawie każdą podróżą kupuję jakiś taki zestaw, set tych małych pojemniczków i mi się one świetnie sprawdzają po prostu. Właśnie jakieś takie ulubione rzeczy, których nie chcę brać dużych pojemności. Ja tu, wiecie, oszczędzam miejsce i kilogramy, żeby się wszystkie ubrania zmieściły tam, gdzie mogę. Także zawsze biorę miniaturki, a duże pojemności czasami zabieramy, ale zabieramy je tylko w takiej sytuacji. Tutaj akurat Wam pokażę Yuzu z The Body Shop. Kocham ten zapach, kocham go po prostu. Teraz jeszcze jak jest gorąco. Mówiłam o nim ostatnio w Radzka Kosmetycznie. To są te takie cytryny japońskie, które, ten zapach jest tak orzeźwiający, że macie wrażenie, że myjecie się po prostu, lejecie sobie na ciało wyciśniętą cytrynę w upale, czy latem w mieście, czy właśnie na jakimś fajnym wakacyjnym wyjeździe, takie orzeźwienie, ten jogurt do ciała, czyli coś, co jest lekkiego, szybko się wchłania, uwielbiam, orzeźwiający, to jest po prostu hit, uwielbiam ten zapach. No ale właśnie, my te dwie rzeczy będziemy brać, to są pełne pojemności, bo pełne pojemności bierzemy tylko wtedy, kiedy na przykład, tak jak tutaj, ja już połowę tego żelu pod prysznic użyłam i my na dwójkę, jak lecimy gdzieś na 2 tygodnie, to ja wiem, że możemy go brać, my go wykończymy, skończymy i to po prostu opakowanie tam zostawimy. I tak samo z tym jogurtem do ciała. Ja go już tak 1/3 nie mam, 2/3 na pewno podczas kolejnej podróży czy dwóch podróży zużyję i wtedy tylko właśnie, kiedy bierzemy na spółę jakieś kosmetyki, których i tak nie mamy w pełnej pojemności, to wtedy bierzemy duże opakowania. Dobra. Także to taka pierwsza moja zasada. Druga moja zasada podróżnicza jest taka, że lubię mieć ładnie pachnące rzeczy, dlatego że potem te zapachy cały rok, jak ja sobie kupuję, jak jest na przykład zima, przypominam
przypominają mi właśnie o danym miejscu. No i uwielbiam właśnie z Body Shop ten nowy zapach, ale uwielbiam podróżniczo i kocham po prostu. Potem sobie, wiecie, w grudniu go kupię albo w listopadzie i będę się czuła, jakbym była gdzieś na plaży. Uwielbiam serię Pink Grapefruit. Po prostu jest świetna na lato, orzeźwiająca i właśnie podróżniczo fajna. Uwielbiam Satsume. To są też pomarańcze czy tam mandarynki. To jest też taki zapach, którym jak będziecie się gdzieś tam albo pryskać, albo go używać właśnie w postaci żelu czy masła do ciała, to potem cały rok będzie Wam się kojarzył z jakąś podróżą. Albo na przykład z zeszłego roku nowość, ale ta nowość jest cały czas dostępna, czyli litchi. Jeżeli lubicie zapach litchi, to na jakiś fajny wyjazd albo właśnie, one są też małej oczywiście pojemności, ja Wam to pokazuję, mój z zeszłego roku duży, też to jest super sprawa. Także lubię fajne zapachy, ale też co lubię, zamiast perfum, jeżeli lecę w ciepłe destynacje, w jakieś plażowe, wakacyjne klimaty, to lubię właśnie różnego rodzaju mgiełki do ciała, no bo perfumy są za ciężkie na plażę, a takie mgiełki do ciała właśnie też pachnące, orzeźwiająco, cytrusowo, to jest super sprawa. No i właśnie tutaj Satsume miałam w Tajlandii, już mam prawie połowę zużycia, ale jeszcze będę ją tego lata używać i Yuzu, ten nowy właśnie cytrynowy zapach też. Myślę, że jak będę gdzieś śmigała po prostu na plażę, to na pewno sobie na plażowy wyjazd wakacyjny, to na pewno sobie te mgiełki wezmę. Lubię też w ogóle zapach mango. Z tego mango mam akurat kremik do rąk, bo wszystko inne mi się pokończyło, ale właśnie z takich wakacyjnych zapachów to uwielbiam. Trzeci rodzaj produktów, który zawsze mam w podróży ze sobą, to są rzeczy do twarzy, rzeczy na jetlag, tak. Albo na jetlag, albo na zmianę temperatur, może tak, dlatego że bardzo często jak gdzieś lecimy, to u nas jest chłodniej niż tam, gdzie lądujemy. No jeżeli ta różnica temperatur to jest na przykład 10-15 stopni, albo 30 czasami, no to mój organizm to na przykład bardzo mocno odczuwa, moja twarz to odczuwa. Ja jestem przez pierwsze dwa dni taka, wiecie, zapuchnięta, a przy jetlagu to już w ogóle chodzę do tyłu i żadne sposoby na mnie nie działają, to ja po prostu kocham różnego rodzaju maseczki do twarzy. The Body Shop ma świetną serię, właśnie tą różową, nawilżającą. Także maseczki do twarzy sobie nakładam, do tego zabieram sobie roller. Oni mają taki fajny roller, który ma małą końcówkę i dużą końcówkę, więc możecie sobie, wiecie, rolować okolice tutaj pod oczami, a tutaj całą buzię. Ja sobie nakładam taką maskę i roluję sobie buzię i po prostu to mi daje ulgę przy momencie, kiedy moja twarz wariuje, mój organizm trochę wariuje, no bo przez albo dużą zmianę temperatur, albo przez zmianę ogromną wilgotności, albo przez jetlag, po prostu nie wie, co się dzieje przez te dwa dni. Również bardzo fajna rzecz to jest maska pod oczy z Edelweiss, ta seria, i to jest maseczka pod oczy, która chłodzi i która też zmniejsza obrzęki i opuchliznę. Także taka maseczka plus właśnie rolowanko to jest super opcja na jetlag. To są te rzeczy, które są bardzo lekkie, zajmują mało miejsca. No i jeszcze sposobami takimi moimi na jetlag to jest oczywiście sen, no bo nic tego snu nie zastąpi, duża ilość wody i elektrolity, dlatego że elektrolity też mogą właśnie człowieka tak trochę podnieść na duchu i ciele, że tak powiem, ale nadal powiem Wam, że przy opcji jetlagu ja nie mam skutecznej metody. Na przykład Michał, mój mąż, nie ma w ogóle jetlagu, on nie wie, co to jest, on po prostu przyjeżdża i totalnie się dostosowuje do pory danego miejsca, a ja przez pierwsze 2-3 dni chodzę do tyłu, jestem zapuchnięta, źle się czuję i w ogóle ja to przechodzę bardzo mocno. Ale jeszcze a propos jetlagu, to nie jest kosmetyczne, ale to jest też taka moja rada, warto wybierać loty, które niezależnie od tego, o której godzinie stąd wylatujecie z Polski, to które w miejscu docelowym są po południu albo wieczorem, żebyście po prostu jak tylko przyjedziecie do hotelu, rozpakujecie się, to szły z naturalnym rytmem spać, z naturalnym rytmem danego miejsca. Bo wtedy jest największa szansa, że takie, wiecie, zmęczone, wymemłane po podróży, nieważne, że w Polsce wtedy jest powiedzmy środek dnia, a wieczór i noc jest tam, gdzie zalatujecie, to i tak będziecie zmęczone, jak powiedziałam, wymemłane, jest też z emocji, ze wszystkiego podróżą, to położycie się spać, wstaniecie rano i jest szansa, że ten jetlag będzie mniejszy, bo wejdziecie od razu kolejnego dnia w naturalny rytm. Także fajnie takie właśnie loty wybierać, żeby być na miejscu wieczorem, żeby od razu iść sobie spać, no ale też to są takie moje różne sposoby. Na mnie nic po prostu nie działa. Ja te dwa pierwsze dni muszę po prostu jakoś jetlagowe przeżyć. Kolejna fajna rzecz wyjazdowa, to są oczywiście, kiedy dużo chodzimy i jest gorąco, coś do stóp. I tutaj bardzo fajną serię ma The Body Shop Peppermint. Oni mają w ogóle z tej serii scrub do stóp, taki dosyć mocno orzeźwiający miętowy, który już stoi pod prysznicem, ale mają też orzeźwiający miętowy, chłodzący krem.
do stóp nawilżający oraz bardzo fajny spray nawilżający. I to jest super. Jak macie takie ciężkie stopy i nogi, jak Wam puchną nogi, jak jest gorąco, jak dużo chodzicie i czujecie, że te stopy potrzebują odrobiny zimna, to ten spray faktycznie sprawia, że macie po prostu uczucie takiego zimna i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Także to jest fajna sprawa. A kolejna rzecz, już ostatnia właściwie rzeczy, to kosmetycznie, pielęgnacyjnie, to są różne smart rozwiązania, czyli różne takie sprytne rzeczy. Czyli jak oszczędzić miejsce poza tymi miniaturkami i przelewaniem do mniejszych pojemności, to na przykład brać kosmetyki, które myją i nawilżają w jednym. Na przykład The Body Shop ma taką serię, która się nazywa Shea, to są, ona jest w dużych pojemnościach, ona jest też w miniaturowych pojemnościach też do kupienia. To jest na przykład żel pod prysznic, który ma taką kremową konsystencję i on jest, na mnie przynajmniej tak działa, on jest bardzo nawilżający, jest w ogóle polecany dla suchej skóry, bo on działa tak, że on myje i nawilża i właściwie nie potrzebujecie potem smarować się balsamem. Także takie coś na kilka dni oszczędzi Wam po prostu miejsce, bo macie, można powiedzieć, coś do mycia i balsam w jednym. Kolejne smart rozwiązanie, jeżeli możecie go używać, ja na przykład nie mogę, bo ja mam za dużo włosów. Jednak, ale wiem, że wielu osobom to pasuje, to są mydła w kostce i to jest też seria Shea z The Body Shop i te mydła w kostce są o tyle fajne, że są leciusieńkie. One w ogóle nie ważą, także zamiast taszczyć szamponu albo przelewać swój szampon ulubiony gdzieś, możecie wziąć po prostu mydło w kostce, które totalnie nic nie waży. A jeszcze dwa takie fajne gadżety, które bardzo mi się podobają, jakby ten pojemnik to w ogóle uwielbiam i kocham, czyli po pierwsze pojemnik na mydło. To jest w ogóle mój hit absolutny, czy na mydło, czy na jakieś właśnie kosmetyki w kostce, dlatego że on jest wyjmowany i ta część jest płytsza, dzięki czemu wkładacie i to, co Wam spływa z tego szamponu albo co Wam spływa z mydła, spływa tu, a szampon i mydło są suche. Nic się nie bełtuje, jakby to powiedzieć. Nic się nie wiecie, mydło się nie moczy, nie jest zamoczone, nie rozmiękcza się. A to, co macie nadmiar mydła czy tam szamponu, to sobie wylewacie i tyle, albo jeszcze dajecie na łapki i zużywacie. Także to jest w ogóle super sprawa. My bardzo często w różne podróże, zwłaszcza dłuższe, bierzemy sobie kawałki swojego mydła, bo to nie musi być wcale szampon w kostce, dlatego że mój mąż ma uczulenie na chemię mocną, która jest często w mydłach takich zwykłych, hotelowych. I to jest tak, że wiecie, przyjeżdżamy gdzieś, a w dwa dni swędzą go ręce i ma wysypkę. I to się bardzo często zdarza, więc po prostu zabieramy sobie dla niego swoje mydełka i one tutaj właśnie się nie roztapiają w takim pojemniczku. Wszystko jest higieniczne, fajne i jeszcze właśnie ta woda spływa. A drugi fajny gadżet to jest pędzel. To może być pędzel do pudru, to może być pędzel do różu, do bronzera, do wszystkiego, co potrzebujecie brać po drodze, który jest chowany. Także fajny, miękki pędzelek, właśnie puder, róż. Jeżeli chcecie mieć pędzel właśnie w bagażu podręcznym albo potrzebujecie wrzucić go sobie do torebki z jakimś małym różem i się poprawiać w ciągu dnia albo z pudrem, to właśnie to jest pędzel, który nie będzie brudny. I to jest super, to jest w ogóle super higieniczna sprawa na podróż. Także to byli tacy moje ulubieńcy z The Body Shop, a jeszcze Wam powiem a propos makijażu, że makijaż podczas podróży takich wakacyjnych, plażowych, ciepłe destynacje ja totalnie ograniczam i właściwie nie noszę prawie, że makijażu. Staram się mieć tylko tusz wodoodporny właśnie, bo jak już sobie pomaluję rzęsy, to nie chcę, żeby mi się zmywały szybko i staram się mieć coś, co delikatnie tylko wyrównuje buzię i coś rozświetlającego. I to wszystko, bo ja praktycznie się wtedy nie maluję. A jeżeli chodzi o właśnie takie destynacje miejskie, no to biorę sobie po prostu mój zwyczajowo make-up. Jeżeli chodzi o rozświetlające rzeczy, to oczywiście Blask Bogactwa. Ostatnio w zakupach Wam Jador Balsam polecałam, ale on jest dosyć duży i ciężki, no bo to jest takie luksusowe opakowanie, jak na Blask Bogactwa przystało. Kto oglądał ostatnie zakupy, ten wie. Nie piszcie mi tu żadnych niefajnych komentarzy, bo to z przekąsem mówię i z przymrużeniem oka. Natomiast ja na pewno sobie ten Blask Bogactwa wezmę w podróże teraz, tylko na pewno go do jakiegoś małego słoiczka przełożę, bo nie będę taszczyła takiego wielkiego opakowania. A jeszcze jeden fajny gadżet, który możecie kupić praktycznie w każdej drogerii, czy w różnych takich właśnie sklepach, drogeriach sieciowych, to są oczywiście te małe pojemniczki na perfumy. Bo ja też lubię mieć ze sobą małe perfumy. To są te takie pojemniczki, które, dzięki którym sobie z dużych perfum do małej pojemności ulubione perfumy przelejecie. I które po prostu te pojemniczki, one są totalnie takie, wiecie, że są higieniczne, nic się z nich nie wylewa, nie wycieka i możecie takie małe pojemniczki mieć albo ze sobą w torebce na mieście, albo też właśnie jak na przykład lecicie gdzieś na kilka dni, to taka pojemność tutaj wchodzi, nie wiem, 15-20 ml myślę, a może 10?
5, przepraszam. Ale generalnie taka pojemność Wam na pewno na 2 czy 3 dni wystarczy. Na też krótkie podróże, także to jest też bardzo fajny kosmetyczny patent. Dobra, a teraz po kosmetykach czas na apteczkę. Jeszcze apteczka, jeszcze będą techowe rzeczy, czyli mobilne różne rozwiązania ułatwiające podróże. No i oczywiście moi podróżnicy, czy bohaterzy superhero. Także jeszcze 3 kategorie ciekawostek przed nami. W sprawie apteczki muszę spojrzeć sobie tutaj na ściągę, żeby Wam dobrze wszystko powiedzieć, no bo nie mogę polecać konkretnych, a nawet bym nie chciała leków, ale różne kategorie leków, które zawsze ze sobą zabieramy, no bo jednak wiecie, starość nie radość, chociaż też prawda jest taka, że większość destynacji, w jakie lecimy, są dostępne wszystkie takie podstawowe leki, więc to też nie ma co panikować, no ale jednak zawsze w naszej apteczce są jakieś przeciwbóle, nasze ulubione, po prostu takie, które no, możemy w razie W brać. Mamy też również, i to jest bardzo ważne, zwłaszcza w ciepłe destynacje, elektrolity, które wiecie, nawadniają organizm, które gdzieś tam tą elektrolitową równowagę, a to jest bardzo ważne, bo czasami się naprawdę źle czujemy, dlatego że no, za bardzo się pocimy i jest za gorąco i za dużo rzeczy robimy. A wiecie, inaczej organizm reaguje jednak, jak jest bardzo ciepło i potrzebuje więcej wody, więcej tych elektrolitów. Także te elektrolity rozpuszczalne na ogół zawsze ze sobą zabieramy. Dalej, zabieramy też coś na florę bakteryjną żołądka. Różnego rodzaju, wiecie, takie tapsy, które no wiadomo, że są na to, żeby nam się dobrze wszystko trawiło i nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji, spotkanie jeden na jeden z kibelkiem, ewentualnie takiej nocki czy 2-3 dni. To jest turbo ważne oczywiście we wszystkie egzotyczne kierunki i wtedy to w ogóle Wam polecam brać te leki na florę bakteryjną żołądka wcześniej, nawet z 2-3 tygodnie, albo jeżeli lecicie w bardzo egzotyczne kierunki, to w ogóle wziąć od lekarza specjalne też takie tapsy, które po prostu będziecie brać albo przed, albo wam poda takie specjalne, gdyby już naprawdę Wam coś się przydarzyło. Ja nigdy ich nie brałam, ale mamy je jeszcze po Bali w swojej po prostu apteczce. Natomiast takie podstawowe leki na florę jelitową i bakteryjną, to żołądka, to po prostu no, na ogół biorę zawsze, bo nawet w Europie, jak lecimy, wiecie, no nie wiem, do Grecji, czy tu gdzieś bliżej, no to spoko, ale jak lecimy do Turcji, albo jak lecimy do Egiptu, do jakiegoś Maroka na przykład, no to tam już te flory są inne, więc tu warto właśnie takie rzeczy mieć i brać chwilę przed. Oczywiście a propos żołądka, zawsze mamy ze sobą krople żołądkowe i jakieś takie też tapsy rozkurczowe, gdyby coś tam jednak nam źle się zrobiło i trzeba by było gdzieś się tam rozkurczyć albo właśnie kropli żołądkowych się napić. Bierzemy również jakieś wapno albo jakieś leki antyhistaminowe, no bo też wiadomo jak to jest, komary, nie komary, robale, nie robale, coś czasem nas uczuli albo jakieś jedzenie też, albo może nas coś ukąsić, więc też warto takie rzeczy mieć. Mamy też zawsze małe coś do odkażania zarówno ran, jak i do odkażania przedmiotów, jakieś takie chusteczki, no bo też wiadomo, po podróży, po tych samolotach fajnie gdzieś tam swój telefon, czy takie rzeczy, które mamy często w ręce, poprzemywać. No i jeszcze jeden fajny gadżet, który Wam pokażę, to jest gadżet starego człowieka, się śmieję, ale mamy też właśnie takie fajne pojemniki na różnego rodzaju tapsy, suple i tak dalej, które w tej chwili bierzemy. A wiecie, jak mamy brać ileś tam opakowań, albo gdzieś przekładać do jakichś woreczków te tabletki, wyliczać i tak dalej, to lepiej sobie kupić takie właśnie opakowanko. One są czasami tygodniowe, tutaj akurat mam takie 2-tygodniowe, albo można to używać jako tygodniowe, ale na przykład rano i wieczorem, w zależności od tego, kto ile różnych po prostu rzeczy bierze. Im jesteście starszy, tym jest tego więcej, powiem Wam, no starość nie radość, jakby. Tak, 40 lat zaraz minie jak jeden dzień, w każdym razie, tak, to jest też w ogóle bardzo fajna rzecz, jeżeli bierzecie tapsy i wkurza Was to, że macie jakieś walające się czy za dużo opakowań, to jest też super opcja właśnie taka, żeby sobie swoje różne zdrowotne rzeczy zorganizować. Teraz przejdziemy do spraw technologicznych, no i je podzieliłam sobie na 2 kategorie. Po pierwsze rzeczy namacalne, po drugie rzeczy nienamacalne. No to jeżeli chodzi o rzeczy namacalne, to oczywiście coś, co absolutnie uwielbiam, czyli moje koraliki. Ja wiem, że to jest sprawa, można je lubić, a mogą one totalnie komuś przeszkadzać. Także możecie je kochać albo nienawidzić, ale ja sobie w ogóle funkcjonowania bez tych koralików nie wyobrażam i jakichś podróży też miejskich często, gdzie wiecie, jest duży ruch, gdzie boimy się, że ten telefon nam wypadnie albo że ktoś nam go wyrwie na przykład, to zawsze sobie można, wiecie, na rękę te koraliki zarzucić i już czujecie się bezpiecznie. A na wakacjach, gdzie jak na przykład jesteście na jakiejś łódce, robicie zdjęcia nad przepaścią, wychylacie się czy cokolwiek, no to właśnie fajnie
fajnie też mieć takie zabezpieczenie w postaci koralików i ja tu mam swoją ulubioną markę, podlinkuję ją na dole, to mi się świetnie sprawdza. A druga rzecz, taka namacalna, to jest etui takie wodoodporne też na pasku, ale można też ten pasek odpiąć. Tutaj znalazł je przed Tajlandią właśnie mój mąż, kupiliśmy je, ja mam różowe, on ma czarne, czy tam przezroczyste, już nie pamiętam, ale generalnie to jest marka Spigen, Spigen i ona też robi fajne obudowy, kto jakby się techowymi sprawami interesuje, ten zna tę markę i ona jest fajna, bo tu rzucacie sobie telefon i ona to i to jak dobrze zapniecie, tak jak powinno się zapiąć, to totalnie nie przemaka. Możecie się z tym kąpać, pływać, robić wszystko. To już jest, wiecie, przeze mnie przetestowane, sprawdzone, nie przemaka. Można też robić, bo przez to działa też obsługa telefonu, zdjęcia pod wodą, chociaż to tak nie wychodzi zbyt dobrze, no bo jednak, wiecie, jakieś powietrze się tutaj dostaje i nie zawsze ten telefon łapie kontakt, ale czasami się udaje, jakieś tam rybki mi się w Tajlandii udało nagrać, czy jakąś fotę zrobić, ale generalnie to jest fajne, jeżeli potrzebujecie mieć telefon w wodzie słonej. No bo na ogół teraz te najnowsze telefony są na wodę słodką odporne, więc to też nie ma problemu, ale jednak słona woda to słona woda. A trzecia rzecz z techowej rzeczy, której nie mam pod ręką, ale mamy ją gdzieś tu już wyjętą, bo czeka na spakowanie, to są przełączki. Dlatego, że jak lecicie w jakieś bardziej egzotyczne destynacje albo na inny kontynent, no to bardzo często jakby te wejścia są inne, ale też prawda do kontaktów, ale też prawda jest taka, że obsługa hotelowa Wam zawsze da te przełączki, albo można je w każdym kiosku, na lotnisku, wszędzie kupić, więc to też dzisiaj nie jest problem. W ogóle czego byście nie chciały brać technologicznego, to w tej chwili na lotniskach wszystko, jakieś ładowarki, kable, USB, bleble, powerbanki, wszystko jest na lotniskach dostępne, nie ma co się w ogóle stresować. Na każdej strefie bezcłowej jest mnóstwo tych technologicznych rzeczy. A jeżeli chodzi o rzeczy niewidzialne, czyli o to, co mamy w telefonie, to mam Wam do polecenia kilka bardzo fajnych, darmowych aplikacji, z których my właśnie, to znaczy ja głównie korzystam. Po pierwsze, pamiętajcie, że do samolotu możecie sobie ściągnąć, to akurat nie jest darmowe, no ale jeżeli macie abonament w Netflixie, w HBO czy na innych platformach, to możecie sobie ściągnąć całe filmy czy seriale, pobrać na telefon tak, by móc je w podróży oglądać, bez zasięgu totalnie, czy bez właśnie internetu w samolocie. To jest ważne, to jest też ważne, jak się trochę boicie latać, bo to zawsze, wiecie, jakiś serial czy film Waszą uwagę zaprzątnie. No i pamiętajcie też, że jeżeli na przykład słuchacie gdzieś audiobooków na audiotece albo na innych, to te apki też mają możliwość pobrania. Możecie albo słuchać live, albo sobie pobrać daną książkę i też słuchać ją właśnie podczas podróży w samolocie. Dalej, bardzo fajne apki, nazwy ich konkretne będą w opisie pod filmem, gdybym teraz tutaj coś zabełkotała. To po pierwsze różnego rodzaju przeliczniki walutowe, konwertery, które po prostu instalujecie sobie i one też działają najczęściej bez dostępu do internetu. Także jak jesteście gdzieś, gdzie nie ma neta, no a często w egzotyce nie ma neta, blisko, daleko szukać, w Turcji nie ma neta, w UK nie ma neta, to znaczy jest, jak gdzieś złapiecie, o tym teraz jeszcze będę mówić, albo o mobilnej karcie SIM, ale jakby, jak jesteście gdzieś, gdzie nie ma neta, to te konwertery, a potrzebujecie coś szybko przeliczyć, też działają i to jest super, bo one na ogół mają wszystkie możliwe waluty, w każdą stronę możecie sobie dodawać, odejmować, to jest fajna sprawa, zamiast, wiecie, liczyć z pamięci. Druga fajna sprawa to jest to, że nie wiem czy wiecie, ale Google Maps, czyli to z czym się poruszamy po mieście albo w różnych terenach, ma opcję offline, że możecie używać map danego terenu, gdzie będziecie, bez korzystania z internetu. Oczywiście musicie te mapy wcześniej pobrać, do tego potrzebujecie internet, Wi-Fi w hotelu czy w domu przed podróżą na przykład. To jest bardzo łatwe, dlatego że wyszukujecie sobie dany obszar, powiedzmy wpisujecie sobie, no powiedzmy lecicie do Turcji albo do Egiptu i potrzebujecie sobie obszar hotelu i miasteczka ściągnąć, żeby móc chodzić bez Wi-Fi, bez internetu, no to sobie wyszukujecie to miasteczko, klikacie w funkcji obok na dole, macie pobierz mapę, w ogóle bez żadnego problemu, pobieracie sobie tę mapę, klikacie w to, ta mapa się pobiera i później jak będziecie w tym miejscu, no to już ta mapa będzie działać, a jeżeli nie będzie działać, to wyszukujecie w swoich mapach mapy offline, klikacie, wchodzicie i ona wtedy Wam działa i normalnie Wam pokazuje na niebiesko, jak się przemieszczacie, pokazuje Wam wszystkie miejsca, normalnie to wygląda jakby ona działała online, a ona jest w trybie offline. Także pamiętajcie, może to trochę zamotałam teraz, mówiąc o tej instrukcji obsługi, ale ona jest bardzo prosta, bardzo łatwo sobie tę mapkę pobierzecie i potem będziecie z niej korzystać, ale nie wszyscy o tym wiedzą, ja o tym jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałam. Z Google Maps można korzystać właśnie offline. Kolejna bardzo fajna rzecz to jest Airalo, czyli mobilna karta SIM. I to jest w ogóle super we wszystkich miejscach, krajach, gdzie nie działa Wam internet albo gdzie internet i pakiety internetowe od operatorów są bardzo drogie. Po pierwsze w ogóle polecam Wam zrobić sobie u Was w telefonie, u Waszego operatora zastrzec sobie limit,
że na przykład jak gdzieś przekroczycie 200-300 zł, to oni Wam automatycznie zablokują internet, to jest bardzo ważne, bo czasami przez przypadek coś głupiego klikniecie, zacznie Wam się coś ściągać, wiecie, no w ogóle nawet nie będziecie wiedzieć, a będzie Wam coś pobierać po prostu opłaty. Więc tutaj to Wam polecam ustawić sobie w razie limit. No ale właśnie, iRallo to jest aplikacja, która Wam pozwala kupić mobilne karty SIM załadowane albo doładowywać mobilne karty SIM, które sobie w swoim telefonie, oprócz tej swojej karty, którą macie po prostu, załadujecie. I tutaj instrukcja obsługi jest trochę skomplikowana, musicie ją sobie dokładnie przeczytać, ale ja ją przeszłam 2 dni temu, chwilę mi to zajęło, ale wszystko hula, wszystko działa. Natomiast większość tych nowoczesnych telefonów ma już opcję, że możecie mieć albo jedną, albo nawet 2-3 karty eSIM, poza tą kartą SIM operatora, którą macie. I wtedy nie wyjmujecie swojej karty, tylko po prostu do tego, co macie w telefonie, instalujecie dodatkowe karty SIM i tak najkrócej mówiąc, później po prostu sobie same obczajcie w swoich telefonach, przełączacie się ze swojej karty na tą kartę eSIM i wtedy Wam po prostu wszystkie dane, wszystko pobiera internet z tej karty eSIM, a nie z Waszej. I to naprawdę spoko działa, spoko się przełącza. Jak już przejdziecie opcję rejestracji tego wszystkiego, a do tego potrzebujecie przeczytać instrukcję, no bo różne telefony, różne systemy mają inaczej, to już potem to działa bardzo szybko i właśnie ja teraz będę sobie w Stanach testować, chociaż też bardzo często ten internet wszędzie jest, bo macie i internet w hotelu, i w jakichś kawiarniach. Jakby mało jest miejsc, gdzie tego internetu już dzisiaj nie ma. Jeżeli nie ma, to zawsze najważniejsza rzecz, czyli Google Maps, można sobie ściągnąć wcześniej. No ale ta mobilna karta SIM to też jest coś ciekawego. No i jeszcze Wam powiem, że jak my gdzieś jedziemy, na ogół do miasta, ale nie tylko, ale jeżeli jedziemy na jakieś miejskie wakacje, to ja zawsze obczajam sobie mapkę metra, apkę do metra, jakieś apki typu Sightseeing Pass czy City Pass, takie apki, które wiecie, dają zniżki na różne atrakcje, że kupujecie sobie jeden Sightseeing Pass i macie powiedzmy nawet do 50% zniżek i przez ten Sightseeing Pass, przez tą kartę sobie wchodzicie do różnych atrakcji. No warto po prostu obczaić, albo na przykład taksówki jak Karim w Dubaju. Warto sobie obczaić miejscowo, gdzie jedziecie, jakie po prostu usługi, jakie apki są i z czego warto skorzystać. Dobrze. Także to były mobilne i technologiczne sprawy, a teraz moje super hero gadżety każdej podróży, czyli już na zakończenie coś, co po prostu odmieni Wasze życie i podróżowanie, a co musicie ze sobą mieć. Pierwsza rzecz dla fashionistek i dla osób, które nienawidzą pognieconych ubrań, a boją się żelazek, potrzebują żelazka, a boją się żelazek też takich hotelowych, bo one często są niefajne, to jest ten Sprays Action, który pokazywałam w gadżetach minionego roku, w filmie podsumowującym na początku tego roku, czyli Fix and Go. To jest fantastyczne, bo to jest rzecz, która jest turbo lekka, to jest leciutka, to nic nie waży, a prasuje idealnie. I to też pięknie pachnie. To się w ogóle rozpyla takim delikatnym strumieniem, nie robi plam. Nawet jak Wam lekko pomoczy, to wyschnie. Do tego pachnie i macie rzecz, która po prostu nie dość, że jest wyprasowana, bo wystarczy, że popryskacie, strzepiecie i dana rzecz po prostu w kilka sekund się prasuje, nawet bawełna, to jeszcze pachnie, jakbyście prasowały ją z jakąś pachnącą wodą do prasowania. I no to jest super. I to jest w ogóle też ekstra, jak gdzieś jedziecie, nie wiem, w naturę, pod biwak, gdzieś, gdzie w ogóle nie ma opcji żelazka. Ja wiem, że zaraz mi napiszecie, że na biwaku albo w górach nie prasuje się rzeczy, bo to nie jest najważniejsze, ble, ble, ble. Ale ja na przykład lubię wyglądać schludnie, lubię, kiedy moje ubrania są wyprasowane i niezależnie, gdzie jadę, biorę ze sobą ten Fix and Go, bo to jest naprawdę super, świetny gadżet w ogóle. Przetestowałam go wzdłuż i wszerz. Drugi fajny gadżet mojego męża ulubiony to są woreczki strunowe. Woreczki strunowe, czyli coś, co po prostu może być mniejsze, może być większe, a coś, co ratuje Was w wielu sytuacjach, bo czasami coś przecieka, wycieka, coś potrzebujecie odizolować od innych rzeczy, coś jest mokre i potrzebujecie włożyć to do woreczka i tak dalej. I taki woreczek może Wam w różnych, teraz mi nie przychodzi na myśl żadna taka sytuacja, ale w różnych sytuacjach nieraz woreczki nam po prostu dupkę uratowały. Tu mój mąż mi powiedział, mu przyszła taka sytuacja kosmetyki i teraz już wiem, zwłaszcza oleiste, jakieś olejki do włosów, olejki, no wszelkiego rodzaju oleiste konsystencje lubią się podczas podróży, podczas tych zmiany ciśnień w ogóle otworzyć albo przeciekać, więc takie kosmetyki też warto właśnie w takie woreczki wrzucać i do kosmetyczki, bo wtedy Wam nie pobrudzą po prostu wszystkich innych kosmetyków. Także woreczki strunowe, taka mała rzecz, a jednak jest potrzebna. Trzecia rzecz to jest multitool, czyli takie małe narzędzie, ze wszystkimi, to jest też gadżet oczywiście mojego męża i my go mamy zawsze w bagażu, pamiętajcie, odprawianym, nie w podręcznym, bo z podręcznego każą Wam to wyrzucić przy odprawie.
przy check-inie, przy kontroli bezpieczeństwa. Natomiast w bagażu głównym zawsze mamy multitoola, to jest coś, co po prostu, wiecie, otwiera się hyc na wszystkie możliwe sposoby i tu macie śrubokręty, nożyczki, jakieś nożyki, rzeczy do otwierania butelek, no wszystkie po prostu rzeczy, o których nie pomyślicie, że potrzebujecie, a mogą się na różnych wyjazdach przydać. Są też takie właśnie różne malutkie. Tak, także to jest też właśnie super gadżet. I dwa ostatnie to już będą typowo ciuchowe. Pierwsze to odtlamiacze, dlatego, że ja sobie lubię czasami coś przeprać, jak jesteśmy w podróży, ale prawda też jest taka, że lubię się nieźle upierdzielić. No i właśnie, kiedy coś sobie przepieram, to takie pranie ręczne, gdzieś tam w jakiejś umywalce, z jakąś saszetką do prania, no to niestety takich plam tłustych, jedzeniowych nie zmywa, więc ja zawsze ze sobą biorę albo taki odtlamiacz w kulce, no i zostawmy normalnie w Rossmanie, dr Beckham, Beckman, oni w ogóle mają świetne te produkty. On jest idealny do podróży, roll-on i po prostu rolujecie, na chwilę zostawiacie i wtedy uporczywe plamy Wam znikają. On jest też bardzo lekki, ale też oni mają takie miniaturowe, w ogóle turbo malutkie, cieniutkie, leciutkie odplamiacze, precyzyjne. No i właśnie taki odplamiacz, one są w ogóle do różnych rodzajów plam, ich jest chyba z 5 czy 6 rodzajów, ale ja najbardziej lubię ten, tłuszcz i sosy, olej i masło, bo to są takie jedzeniowe typowe plamy, no i wtedy go też sobie biorę i jak się pochlapię jakimś tłuszczem, jakimś jedzeniem w restauracji, to sobie po prostu zapieram tylko część danej rzeczy takim odplamiaczem i to bez problemu schodzi. A ostatnia rzecz, last but not least, to mały taki zestawik do szycia. Tego typu zestawy, mój jest trochę rozwalony, bo ostatnio w pośpiechu go właśnie używałam podczas jednej podróży, go rozwaliłam, muszę kupić sobie nowy, bo nie mogę go złożyć, ale w każdym Rossmanie na tym takim dziale z miniaturkami znajdziecie taki mały zestawik. On na ogół zawiera igłę i różne podstawowe kolory nitek, zawiera agrafki, zawiera nożyczki i jakieś zapasowe guziki. Ja widzę, że ja tu guzików używałam, bo potrzebowałam gdzieś przyszyć. Także taki mały zestawik, a wierzcie mi, rzeczy lubią się pruć. Chciałam powiedzieć, ludzie lubią się pruć. No nie, ale już mi przegrzało, to nieźle. W każdym razie rzeczy, guziki lubią odpadać, rzeczy lubią się pruć w najmniej oczekiwanych momentach o północy w hotelu, gdzie nikt Wam nie, po prostu nie da niczego do szycia. Także albo w jakichś innych okolicznościach przyrody, gdzie nie macie skąd wziąć. A to jest taka malutka, cieniutka rzecz, że po prostu polecam Wam, uratuje każdą po prostu kryzysową, ubraniową sytuację. Dobrze, moje drogie. To był bardzo długi film, no ale wiecie, jednak tych moich doświadczeń podróżowych mam sporo, są podróże małe, duże, różne rzeczy potrzebujemy mieć ze sobą. Piszcie mi, czy w ogóle podczas tej godziny o czymś zapomniałam, bo czy są takie rzeczy, których nie wymieniłam, a które Wy macie jako swoje totalne podróżnicze must-have'y. Jestem tego bardzo ciekawa, także piszcie mi koniecznie, korzystajcie sobie z kodów, mam nadzieję, że ze mną się idealnie spakujecie i że Wasze podróże tegoroczne, letnie będą cudowne i że będziecie mieć piękne wspomnienia właśnie z odkrywania cudownych miejsc, że będziecie się chillować i spędzać właśnie swoje wakacje tak, jak chcecie. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i przede wszystkim okazał się Wam przydatny. Trzymajcie się ciepło, podróżujcie pięknie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie za tydzień, a następny film też będzie trochę związany z podróżami, bo będzie to odcinek o moich nowych warszawskich ulubionych miejscówkach na lato. Więc jak się do stolicy niedługo na latem albo jesienią będziecie wybierać, to na pewno ten film też Wam się przyda. Także do zobaczenia za tydzień.